No, cześć! Vlogmas, dzień 10. Zasuwamy tymi saniami makijażowymi. Słuchajcie, co ja robię? Mam dzisiaj dwie rzeczy i mam zapomnianą paletę i mam zapomniany brokat. Chociaż z brokatem to może bym się tutaj jednak kłóciła, może bym polemizowała, ale paleta rzeczywiście jest zapomniana. Bierzemy dzisiaj na tapet NYXa. Jak wiecie, ja z marką NYX mam różne doświadczenia. Miałam już dwie palety NYX Ultimate Brights. Średnio. I ta tutaj, ją jeszcze mam, Sugar Trip. Ostatnio próbowałam, zresztą był film na kanale makijaż kosmetykami, których nie lubię i nadal nie lubię tej palety, chociaż lubię jej zawartość. Zresztą pokażę, może dla kogoś, kto nie widział. No, to jest kolorowa uczta dla oka i dla powieki, no ale niestety u mnie tak średnio. Średnio, bo w tych paletach z pigmentem jest tak sobie, że jest teraz tak duża konkurencja wśród palet i tak sobie, wiecie, każda firma, może nie każda, ale wiele firm udoskonaliło formułę, także naprawdę jest z czego wybierać i również przez to ja przynajmniej więcej wybrzydzam. Jeżeli chodzi o brokat, no to mam tutaj taki holo, uwielbiam go i będę go nakładać klejem z Biedronki, z Bell, który jest już nieobecny, który jest już niedostępny. Jeżeli chodzi o cenę palety, to będziemy dzisiaj mówić o palecie Water. I wygląda ona tak. Prawda, że ciekawa kompozycja, bo to była taka seria żywiołów, ona już jest niedostępna w regularnej sprzedaży, natomiast widziałam na aukcjach internetowych, spokojnie można ją dorwać, kosztowała około 60 zł, z tego co pamiętam, a jeżeli chodzi o ten brokat, no to on nadal jest dostępny, więc nadal można go dorwać. Jak widzicie, dzisiaj makijaż niesłychany, makijaż twarzy już mam, więc tym bardziej się obawiam, bo szczerze mówiąc nie pamiętam już, jak mi się pracowało z tą paletą i czy te kolory się sypały. Są tutaj tylko dwa, dwa. Dwa matowe cienie, pozostałe to cienie metaliczne, jak na tamte czasy, spoko jakości, ale wydaje mi się, że teraz to nie do końca. Jest tutaj lusterko, paleta jest, no muszę przyznać, że jest bardzo ładna, pozostałe te żywioły też mi się podobały, ale ta jakoś najbardziej. Także chciałabym zwrócić dzisiaj szczególną uwagę na tę niebieskość, więc myślę, że ją sobie właśnie nałożymy na całą powiekę. Nie będę już przedłużać, tylko wiecie, sobie tutaj od razu walniemy, co trzeba. Pomyślałam, że troszeczkę może wspomogę te kolory i nałożę minimalną ilość, co dla kogo minimalna? No ale dobra, niech będzie minimalna. Minimalną ilość bazy od zmalowanej. Robię tak, jak teraz staram się robić, czyli wiecie, nakładam na jedną powiekę, a później na drugą, bo ona szybko zastyga i zauważyłam, że u mnie się jakoś to roluje. Dobra. Bierzemy ten niebieski cień, postaram się nakładać porcjami, żeby nic mi się tutaj nie osypało. Tak, wiem, niebieski kolor roku i dobrze, że mam tę bazę, bo dzięki temu naprawdę fajnie, naprawdę zacnie się tutaj przykleja. Zresztą wydaje mi się, że to widzicie, ja postaram się cały czas ruchem wklepywaczki. Zresztą ten pędzel doskonale się do tego nadaje. Ja już go tyle razy reklamowałam, ale cały czas powiem, ale powiem po raz kolejny, jest to 234 Cuiwa. Taka super szpachelka. Także wykorzystam sobie dzisiaj ten cień na całą powiekę. Może w kąciku zewnętrznym użyjemy sobie tego koloru mech taki. Zaraz Wam pokażę. Również matowego. Ja myślę, że ta baza bardzo dużo mi tutaj dała i dlatego idzie naprawdę spoko, a na dolnej powiece nie ma tej bazy, więc zobaczymy, jak mi będzie szło. Kolor jest naprawdę bardzo ładny, ale myślę, że w innych paletach też taki kolor znajdziecie i pojedynczo chociażby w Glam Shopie. No dobra! Na dole jedziemy tak samo, czyli również z tą niebieskością. No dobra, kolor faktycznie jest intensywny, ale czy nie macie wrażenia, że on jakoś gorzej się tutaj czepia?
Nie miałam nigdy tych palet z serii Swear by It. Jakoś tak one się nazywają. No, one były naprawdę chwalone. Więc dajcie mi znać, czy wy macie. Nie. Jest, myślę, że jest okej, że nie ma się tutaj czego czepić. Postaram się również nałożyć któryś z tych cieni na białą kreskę. Na białą kreskę. Na białą kredkę. Na razie to jest, wiecie, jak zwykle. Kredka z Pierre René. I bierzemy sobie ten odcień. Halo, halo, proszę pana. Ten tutaj właśnie, moim zdaniem, jest bardzo ciekawy. Ten tu. O, ty. Ty do odpowiedzi. Ja, jak wiecie, zupełnie nie jestem specjalistką od cieni matowych. Ale ta paleta radzi sobie tak, jak zapamiętałam. Czyli jak na NYXa, całkiem okej. Więc fajnie, że sobie o niej przypomniałam. I faktycznie pamięć mnie nie myliła. Teraz można zobaczyć, jak działa dobra baza. Wiem, że ja cały czas mówię o tej bazie. Ze zmalowanej. O, odzmalowanej. Ale uważam, że naprawdę należy się jej troszeczkę uwagi. Troszeczkę więcej uwagi niż miała przy premierze. Spoko. Nie, podoba mi się. Jest okej. Jest okej. Zapomniana paleta. Fajnie sobie o niej przypomnieć. Jest w porządku. Wewnętrznym kąciku korci mnie, żeby nałożyć to. Ale tutaj jest również taki, wiecie, taki icy blue. Dobra. Nałożymy ten raczej baby blue. Spoko, jest ok. Tak naprawdę mogłabym też zostawić tę kreskę białą, ale chyba jednak ten niebieski. Niech pójdzie na tę biel. Mi się podoba. Nie wiem, czy troszkę mi się tutaj osypu nie dostało. Halo, halo, myślmy, myślmy. No dobra, jest okej. Ale czy ten makijaż jest jakiś szałowy? No nie. Fajnie, że sobie przypomniałam, chyba to po raz setny już powtarzam, o tej palecie. I nadal uważam, że jest w porządku. Ale jak to mówiło się kiedyś, paleta nie urywa. Nie urywa. Chociaż teraz, jak Wam pokażę ten brokat, to mam nadzieję, że urwie, bo nałożymy go wszędzie. Słuchajcie, nie. Za stara jestem na takie coś, żeby się zastanawiać, czy to pasuje, czy nie pasuje, czy to wypada, czy nie wypada. Zawsze wypada. Dobra. Okej. Pokażę, jakie to jest holo w słoiczku. Patrzcie. No, jestem ciekawa, czy wy to widzicie. Mam nadzieję, że i owszem. I jedziemy. Troszeczkę mi się zapewne posypie, ale jestem na to psychicznie przygotowana. Piękny. Bardzo, bardzo zacny. Ale holo. Aha, posypało mi się na lusterko, ale chyba jednak dałam za mało kleju, żeby mi się to trzymało, bo widzicie, pożałowałam. Dobra, teraz już nie będę. Nie będę, niech się dobrze przyklei. Bo wiecie, tutaj nie ma żadnej bazy, to jest jakbym sobie konfetti sypała do oczu. O, no i od razu lepiej. Od razu lepiej. Jestem ciekawa, czy wy widzicie ten efekt, bo teraz jak patrzę w kamerze, to widać go, ale wiecie, jak to czasami jest. Na kamerze swoje, a na powiece swoje. Ja tutaj wysypuję sobie w bezpiecznej odległości. Klej mi chyba po prostu zasyda, szybko wysycha, ale uwielbiam ten brokat. To jest coś takiego, co naprawdę robi wrażenie. I tu, i tam.
Ograniczenia to nie, to nie. Dobra, sorry za ten dźwięk, ale ja naprawdę staram się tutaj, wiecie, nakładać jak mogę. Jak najwięcej. Czyli już prawie na Sylwestra jesteśmy przyszykowani. Okej. Chciałam, żeby to było nierównomiernie. A teraz wychodzi na to, że... jest równomiernie. O. Piękne. Ja wiem, że to dla niektórych może być za dużo i że to nie jest efekt na co dzień, ale bawmy się tym makijażem. Tak. Zaraz oczywiście sobie jeszcze co? Rzęsy i wszystko. No i zaraz do Was wracam. Ale przegięłam z tym brokatem dzisiaj. Jakby co, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo ja chciałam osiągnąć coś takiego, wiecie, taki przepych, jak w latach 80., a wyszło na to, że po prostu juhu, jakby, nie wiem, kilo brokatu poszło mi na powieki i trochę faktycznie, no trochę, no bardzo jest tego za dużo, ale przynajmniej zabawa przednia, bo to holo teraz widać. Zrobiłam sobie też na dole, a kreskę jednak pozostawiłam białą, bo stwierdziłam, że bardzo fajnie się to odróżnia. Także wiecie, tak na spokojnie z tym brokatem, na spokojnie. A jeśli chodzi o tę paletę, no to dalej uważam, że jest ok, ale powtarzam się, szału nie ma. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jutro się też widzimy w tym samym pełnym składzie. Ja się już z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć!